Cześć, poszukiwacze dobrych pomysłów. Co wy na to, abyśmy stworzyli dziś wspólnie przepis na labbook? Co to takiego labbook? To rodzaj kreatywnej teczki, w której możecie gromadzić własnoręcznie zebrane informacje na jakiś temat. Labbook może służyć jako pomoc w nauce lub być po prostu fajnym sposobem na zaprezentowanie waszych zainteresowań. Jaką tematykę wybierzemy dla naszego labbooka? Okej, może zatem potrawy z różnych stron świata? Świetnie, mamy już smakowity temat. Co będzie potrzebne do naszego przepisu? Na początek duża kartka Bristolu. Zacznijmy od bazy pod labbook, czyli od teczki. To bardzo proste. Kładziemy kartkę poziomo i zaginamy jej brzegi do środka, tak aby się ze sobą stykały. Gotowe. Powstaje coś przypominającego teatrzyk. Zaprojektujmy teraz stronę tytułową. Co powinno się tu znaleźć? Na pewno tytuł naszego labbooka, nawiązujący do prezentowanej tematyki i tak naprawdę cała reszta zależy od Was. Gotowe! Teraz kolej na wnętrze. Jak powinno wyglądać? Możliwości jest mnóstwo. Pokażemy Wam kilka przydatnych sposobów na prezentację labbookowych treści. Popularnym labbookowym rekwizytem jest kieszonka. Oto prosty sposób na jej wykonanie. Zginamy kartkę dowolnego formatu na pół. Rozprostowujemy i zaginamy brzegi kartki do środka. Smarujemy brzegi klejem i składamy kartkę ponownie na pół. Brzegi sklejone i kieszonka gotowa. Wykorzystamy naszą kieszonkę do zabawy w kulinarną zgadywankę. Czy wiecie, z jakiego kraju pochodzą te potrawy? Możecie wykorzystać tę zabawę na przykład do powtórki materiału przed klasówką. To dobry sposób na ćwiczenie pamięci. Kolejny pomysł to książeczka. Potrzebujemy dwóch niewielkich kartek o formacie prostokąta. Zginamy każdą z nich na pół. Na grzbiecie każdej z karteczek zaznaczamy w jednakowym miejscu dwa punkty. Kartkę numer 1 nacinamy od brzegu do zaznaczonych punktów, zostawiając niewycięty środek. Kartkę numer 2 odwrotnie. Wycinamy z niej środek grzbietu pomiędzy punktami. Powstaje otwór. Kartkę numer 1 zwijamy w rulon i przewlekamy przez otwór, tak aby nacięcia obu kartek nachodziły na siebie. Rozprostowujemy zwiniętą kartkę. Powstaje książeczka. Może powklejamy do niej ulubione przepisy? Kto lubi naleśniki z jagodami? Trzecia propozycja to tarcza ze wskazówkami. Przygotowujemy papierowe kółko dowolnej wielkości i jedną bądź kilka wyciętych z papieru wskazówek. Zaznaczamy środek koła i przy pomocy igły i nitki przymocowujemy do niego wskazówki. Możemy zamaskować supełki, naklejając na nich ozdobne elementy. Gotowe! Z pomocą naszej tarczy wyruszymy w językową podróż po Europie. Czy wiecie, jak powiedzieć ziemniak po szwedzku, a po niemiecku, a może po hiszpańsku? Te trzy przykłady to rzecz jasna dopiero początek. Ciekawych pomysłów może być dużo więcej. Twórcy labbooków to ludzie obdarzeni wyobraźnią. Gotowe. Obejrzyjmy efekt naszej pracy. Stworzyliśmy dziś wspólnie przepis na labbook. Mamy nadzieję, że stanie się dla Was inspiracją do kreatywnej nauki i zabawy. Działajcie! Teraz Wasza kolej!